Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie. World of Warships. Plotki okazały się nieprawdziwe i rankingówki będą na 8-10 tierach, ale po kolei, tam bodajże do 10 rangi będziemy grali na 8, czyli większość z was, a później jak już dojdziecie do tej zacnej rangi, to będzie trzeba wziąć okręt 2 tiery wyższy, czyli dychy. A więc omówienie 8 i 10, jak się tam pewnie będzie nimi grało. No z 8 oczywiście jest większa przewidywalność, 10 teraz po klanówkach, no, wydaje się, że coś tam będą jakieś typy, ale klanówki klanówkami, rankingówki rankingówkami, to jednak dwa zupełnie inne tryby i będzie pewnie sporo różnic, tak mi się wydaje, ale zobaczymy. No i dopiero jak się wbije rangę pierwszą, to się będzie grało na 7, a ta ranga zazwyczaj jest taka, że jak ktoś się wbija, to przestaje grać w rankingówki, no i tyle, no ale dobra. Jeśli chodzi o 8 tiery, włączyłem sobie 8, trochę ich jest, trochę ich mam, więc do rzeczy. Akizuki jest to niszczyciel, który no, będzie występował w jakiejś tam, w jakimś tam procencie, są cały czas bardzo mocny, tyle że jest to niszczarka, która jest dosyć wolna i kamuflaż też 6-6 nie jest zbyt rewelacyjny. Niemniej jako niszczyciel do rozwalania innych niszczycieli i spammer jest naprawdę w porządku i no, widziałem kilku graczy, którzy naprawdę robili na nim dobrą grę. Harekaze nie sądzę, za słaby. Asahio beznadziejny. Kagero z kamuflażem 5-4 może być jako okręt do głównie spota, do walki już gorzej, no i do spota i torpedowania rzecz jasna. Myślę, że będzie w miarę. A Tago jako krążownik, on jest dobrym krążkiem, tyle że no, na 8 trzeba najczęściej, jeśli chodzi o krążowniki, albo radarów, albo torped, które on właśnie zapewnia, albo jakiegoś naprawdę dobrego palnika, którym też jest. No i dobrego kamo, które też ma, więc spełnia trochę tych warunków. Mogami wydaje mi się już tutaj zupełnie niepotrzebny. Mniej pewnie jakieś się znajdą. Takao to oczywiście klon. Ki podejrzewam, że będzie. W razie czego ma też zrobiony podpelotkę. Będzie się sam mógł obronić przed lotniskowcami, co jest oczywiście masakrycznym plusem. Działa bardzo dobre, pancerz całkiem przyzwoity. Do tego torpedy, więc jak najbardziej a polecam, a magii również, mimo że nie ma torped i takiej dobrej pelotki, bardzo dobre działa, bardzo celny okręt, więc również jest w porządku. Zniszczarek Kid jak najbardziej sprawdza się bardzo dobrze, ma superanckie kamo, ma bardzo dobrą siłę ognia, ma naprawkę i ma bardzo dobrą pelotkę, więc też jak będą jakieś denerwujące lotniskowce, to on sobie sam przez jakiś czas poradzi, trochę pokaże je. Benson niestety już według mnie nie domaga, chociażby właśnie w walce z Kidem nie ma raczej szans. To raczej nie wejdzie, to też nie wejdzie. Nowy Orlan. Kilka na pewno będzie, ostatnio były. I no, jako tako sobie tam się sprawowały. Nie jest to dla mnie jakiś okręt, który jest tutaj ach och. Alabama do tankowania jak najbardziej, pelotkę też jakąś ma tam w miarę sensowną, więc coś tam może postrącać, coś może poprzyjmować, na torpedy też jest bardzo odporna, więc jako taki tanker i jeśli faktycznie będzie tankować, to będzie się sprawdzać. Kutuzow to jest taki okręt do robienia obrażeń i faktycznie w tych bitwach robi ich bardzo dużo i jest przez to całkiem dobry, ale nie jest to okręt, który robi do końca grę. On musi polegać na tym, jak już sobie dymka zarzuci, co mu ktoś wyspotuje, więc jeśli dostanie team niespotujący, to sorry, ale nie będzie się sprawdzać. Czapajew, oczywiście ogarnięci gracze na nim, którzy lubią na nim grać, to nie ja, całkiem nieźle się spisują na tym krążku. I oczywiście z wykorzystaniem radaru, jeśli tym to wykorzystuje, to mają dobrą grę robioną. Z23 byłby całkiem spoko, gdyby nie to, że jest to okręt dosyć duży i często po prostu
Jak już go się wykryje, dostaje potężne buły, to raz, dwa, tutaj ta artyleria, jeśli chodzi o 150, może być niezupełnie fajna, bo to 6-7 jest takie sobie, lepiej będzie pewnie wrócić na 128 i strzelać co te 4 sekundy, to by była lepsza opcja i wtedy wydaje mi się, że może się jako tak już spisywać. Sonar zawsze ma, więc na te, ile on miał, 4-4, coś tam będzie działał, ale oczywiście jeśli jest taka możliwość, to lepiej zamiast niego wziąć Lo Yanga. Prince Eugen bez komentarza, nawet po buffie, niepotrzebny jest po prostu ten okręt, nie ma po co nim grać, zwyczajnie, bo pancerniki będą niszczyć krążowniki, a to jest dobry krążownik do niszczenia innych krążowników tak naprawdę, na wszystko inne jest taki sobie, słabo zatapia niszczyciele, słabo zatapia pancerniki, chyba że z bliska, więc mało przydatny, słaba też, to znaczy nie no, pelotkę powiedzmy, że ma już teraz wymiarę, bo on miał chyba poprawioną, tak, i można zbuffować tą setkę i wtedy powinien już kroić. Ja widzę, że już mu ładnie poprawili, więc pelotka też jest w miarę, no ale nie wydaje mi się, żeby jakąś tutaj wielką rolę odgrywał. Tirpitz i Bismarck już teraz nie tak mocne jak kiedyś, niemniej pewnie też ich trochę będzie pływać. Zawsze ta dodatkowa na te tam 11 około będzie robiła swoje. Torpedy tutaj będą straszyć, ale Tirpitz już dostaje straszne buły i no nie może już sobie grać, nie można już nim sobie grać tak jak kiedyś. Niestety, szybko się go karze i do portu. Bismarck kiedyś też był turbo koksem, ale no, już aż taki dobry nie jest. Niemniej dalej możliwość sonarowania robi swoje, samolot dodatkowo. To jest naprawdę mocne combo, więc można sobie nim grać. Edinburgh. Widywałem już zaprojektowane nie tak jak jest normalnie, tylko tutaj jest radar. Jako tako to się sprawdza, część ludzi nawet nieźle tym gra. Oczywiście te działa są dobre do rozwalania niszczycieli, innych krążków, torpedki też całkiem spoko. Ogólnie krężownik jest nie najgorszy, ale widziałem może ze dwóch graczy, którzy faktycznie ładnie nim cisnęli i robili grę. Więc wydaje mi się, że dosyć ciężki do ogarnięcia. Monarch jako taka zapalniczka pewnie będzie pływać. Jeśli słabo gracie na pancernikach, a macie go, to i tak coś tam będziecie robili, trochę palili, trochę wytrzymywali tego ostrzału. Więc można go pewnie będzie troszkę zobaczyć. Xingyang, wydaje mi się, że nie będzie go dużo. Ale jak będzie, to jest to też dosyć interesujący sprzęt. Ma już pierwszy tutaj radar. Co prawda na 15 sekund mógłby mieć tam na 22 chyba, jakby go tutaj polepszyć. Ale oczywiście na 8 to się tak nie bardzo chce. Niemniej to jest dosyć ciekawy niszczyciel, jeśli chodzi o te radarowanie. Jeśli by to dobrze skombić z teamem, to nie najgorzej by to działało. Torpedy słabe, chociaż liczba duża, prędkość słaba, a liczba duża, wykrywalność rewelacyjna, a tutaj mamy 0,7, więc praktycznie przed nosem się pojawiają i robią boom. Siła ognia nie najlepsza, a więc tak to wygląda, chociaż podejrzewam, że też kilka osób się znajdzie. Lo Yang jest już sprawdzony, jego sonar tutaj koksi na potęgę, więc będzie robił grę tak jak i wcześniej. Charles, tak jak mówię, to jest dosyć interesujący krążownik, dosyć twardy, który może coś pograć, ale nie wnosi de facto też niczego takiego mega super potrzebnego do gry, bo o co chodzi w rankingówkach? Żeby krążki najlepiej bardzo dobrze wspomagały niszczarki, szybko niszczyły inne niszczyciele, jeśli gdzieś zobaczą, radarowały i ewentualnie zapewniały dobrą pelotkę. I to wszystko. Pancerniki będą niszczyć inne krążki zazwyczaj. Chodzi tylko o to, żeby rankingówki się wygrywa po prostu w jeden. Dosyć schemat jest prosty. Idziemy od najmniejszego tonażu do największego. A oczywiście jak się trafi po drodze lotnisko, to bierzemy jako priorytet.
Więc najpierw niszczymy niszczarki, później krążki, później pancerniki, jeśli jest taka możliwość, i się łatwo wygrywa. Tak to wygląda. Zresztą to samo się tyczy gier losowych. Tak samo się wygrywa. Gascon i Richelieu wydaje mi się, że będą też teraz dosyć często, bo pierwsze ludzie je teraz robią i są popularne. Po drugie, no tutaj dodatkowe są nie najgorsze, więc też pewnie robione pod nie będą dosyć dobrze działały. Roma. O, podejrzewam, że będziemy ich mało widzieć, niemniej no jest to okręt, który potrafi dobrze huknąć, zwłaszcza, że będzie go losował teraz tylko na ósemki, więc jak będzie trafiał, to będzie robił dobrą masakrę. Sam potrafi sporo też wytrzymać, jak się dobrze go skontuje, więc nie jest jakimś tragicznym wyborem, absolutnie. Tylko że jeśli chodzi o ósemki, to tak jak już mówiłem wielokrotnie, North Caroliny, Amagi, Bismarki spokojnie dają radę, tak samo jak te premki, a czasem nawet lepiej, więc pancerniki tak naprawdę wszystkie można dobrze nimi pograć, jeśli tylko umiecie grać i wiecie, co macie robić w tych bitwach, to będzie dobrze. Dobra, teraz dyszki. Shimakaze, jeśli by dostało buffa do tego kamuflażu, to pewnie będzie grane. Zao w dużej ilości nie jest grana, ale w średniej ilości jak najbardziej. Yamato prawie w ogóle. Gearing, owszem, dosyć często jest grany. Demoin bardzo często jest grany. Montana bardzo często jest grana. Kabarovsk prawie wcale. Grozowoj odrobinę. Moskwa często jest grana. Tutaj oczywiście chodzi o radar, tak samo jak w Demoinie, po to, żeby wykrywało drobnice i miażdżyło. Z-52 powinno być grane, może nie jakoś super często, chociaż można się zdziwić. To jest bardzo dobra niszczarka, która sama potrafi obronić kapa, jeśli jest taka możliwość. Oczywiście zadymi, włączy sonar i jest problem. A więc jak najbardziej trzeba na niego uważać, poza tym szybko przeładowuje torpedy, może być bardzo groźny. Hindenburg będzie dosyć często grany. Grosse Kurfürst nie za często, Minotaur nie za często, Henryk nie za często, Republika też wydaje mi się, że nie za często. Yuyeng, ja nie będę próbował, wydaje mi się, że może to być bardzo groźna jednostka, zobaczymy jak się będzie sprawdzać, pewnie dużo będzie zależeć od teamu, niemniej no jest to niszczarka, która potrafi naprawdę, jeśli chodzi o kapy, pozamiatać i mam nadzieję, że się będzie udawało. Ja jeśli chodzi o ósemki, dziesiątki, to na ósemkach będę grał pewnie Kidem i Loyangiem, na dziesiątkach Z-52 Yuyengiem. Na tym się pewnie będę skupiał, może też jeszcze Moskwa i Demoin, takie okręciki, no czas oczywiście pokaże. Mniej wydaje mi się, że teraz będzie ciutkę wyższy poziom, jako że nie wszyscy te dychy mają. I czy to dobrze, czy źle, trudno stwierdzić. I tak naprawdę część osób może czuć się urażona, że nie będzie grała na dychach. Niemniej, moi drodzy, no, tak naprawdę no, Gromow bił dychę w 2 tygodnie bez konta premium, więc można. Jeśli chcecie, to też wbijecie. Nikt wam nie każe grać tak jak on, ale myślę, że w 2 miesiące spokojnej gry, nie jakiegoś takiego szarżowania jak on, dadzą wam dychę, więc jeśli jeszcze nie macie, to znaczy się, że raczej na tych rankingówkach dobrze będzie, jak dojdziecie do tych 10 rangi, trochę się zaznajomicie z tym, a już następne rankingi, w razie czego dychę na pewno będziecie mieli i sobie spokojnie pograć. Więc jak najbardziej możecie już zobaczyć, które dychy warto robić, które są niezłe. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że Wargaming sobie od czasu do czasu coś zbalansuje, coś zbuffuje, coś znerfi, więc różnie może być. Niemniej wydaje mi się, że Moskwy i Demoina nerfić nie będą. To są dwa krążowniki, które się będą sprawdzać. Z-52 też się będzie sprawdzać. Według mnie Yuyeng też, ale to dopiero sprawdzę. Hindenburg, Zao. One są cały czas w miarę niezłe, mimo że tutaj coś przy Zao chyba było robione. Ale i tak daje radę. Więc no tak to wygląda, moi drodzy.
Tak to wygląda, to są najpopularniejsze okręty, jeśli chodzi o pancerniki Montana. To są najpopularniejsze okręty, jakie były na klanówkach, jakie się sprawdzały. I tak to wygląda, startują rankingówki pod koniec miesiąca, potrwają pewnie znowu półtora miesiąca. No i cóż, ja oczywiście będę się znowu starał wbić jedynkę, to już będzie szósta. I życzę wam wszystkim dobrej zabawy, powodzenia i dojścia jak najdalej. Niech moc będzie z wami. A wszystkich tych, którzy lubią moje pływanko, zapraszam na 20.30. Pamiętajcie, że w sobotę o 18.00 będzie pracownik Wargamingu i giveaway. Jej! Trzymajcie się, bye bye.